Tym razem redakcja Hurt i Detal w ramach cyklu Zmieniaj sklep, zwiększaj zyski wyruszyła do Łowicza i aktualnie jesteśmy w sklepie Bratek. Jest z nami właścicielka sklepu, pani Dorota. Pani Doroto, proszę opowiedzieć o swojej działalności. Działalność rozpoczęłam 7 lipca 2001 roku, czyli prawie już 20 lat. No i sklep jest taki wielospożywczy, trochę chemii, warzywa, piwo. Marku, a jakie jest twoje wrażenie na temat sklepu? Moje jest bardzo pozytywne, przede wszystkim wchodząc tutaj do sklepu po lewej stronie zwróciłem uwagę, że jest oznaczenie mini bistro. To jest rzadkością, jeżeli chodzi o sklepy spożywcze, bardzo dobrze, bo w sklepie mamy odpiek, tak jak tutaj będziemy też rozmawiali odnośnie wprowadzenia pewno kawy, to jest coś, co idzie z trendami, idzie w ogóle tak naprawdę z czasem. Sklep jest przyjemny, ma ciekawy układ, jeżeli chodzi o literę L, który jakby wymusiło organizacja i architektura, ale jak usłyszałem ma 60 metrów kwadratowych, w mojej ocenie wygląda na znacznie szerszy i większy. Sklep spożywczy i świeży wypiek. Pani Doroto, skąd ten pomysł? Na prośbę klientów, którzy jak gdyby oczekują od nas, żeby na śniadanie mieć ciepłe bułeczki. I wypiekamy tutaj kajzerki, dofinki, grahamki dla osób dbających o linię. No to takie są głównie wypieki. Marku, a co powiesz o oznaczeniach w tym miejscu? Ja powiem szczerze, że te oznaczenia są bardzo dobre, ponieważ jest to jeden z nielicznych sklepów spożywczych, w których mamy informację, że jest to prosto z pieca, na drugim regale mamy świeże pieczywo. Jest to o tyle ważne, że klient od razu się orientuje, kiedy i co jest wypiekane. Z pewnością też jest wypiekane pieczywo po południu. To jest istotne dla klientów, którzy przychodzą, wracają po pracy do domu z dzieciakami, ze szkoły, z jakichś zajęć i mogą sobie kupić świeże pieczywo. Uważam, że taki sklep idzie właśnie z trendami, a siła to są tak naprawdę nasze małe polskie sklepy osiedlowe. Co byś powiedział o oznaczeniach? Oj, dzieje się, moi drodzy, bardzo dużo. Mamy całą ferię kolorowych oznaczeń. Co istotne, jak rozmawialiśmy z panią Dorotą, to nie są oznaczenia promocyjne, ani zielone nie oznaczają produktów ekologicznych. Dzisiaj tak naprawdę klient, jak wchodzi do sklepu, jest przyzwyczajony od ponad 30 lat, że oznaczenia cen, mam na myśli dokładnie kolory, żółte z czarnym, żółte z czerwonym, mówią nam o produktach promocyjnych. Klasyczne ceny, tak jak tu mamy, biała etykieta, czarny wydruk, to są regularne produkty. Zielone to są wtedy ekologiczne. Natomiast tutaj klient ma ferię barw i on, robiąc zakupy w innych sklepach, ma inne doświadczenie konsumenckie. Myśli, że te produkty są w promocji. To działa na plus i na minus pani sprzedaży, pani Doroto. Co należy zrobić? Należy regularne ceny zmienić kartki tutaj i otoczenie na białe. A tu mamy promocję, która jest taką promocją autentyczną, prawdziwą. I teraz, jeżeli te produkty są w regularnych cenach, i byłyby po prostu na białej kartce i na czerni, to wtedy ta promocja byłaby mocniej widzialna. A tak to mamy całą ferię kolorów. Tak naprawdę oznaczenia powinno być profesjonalne ze względu na to, że klienci z innych sklepów mają swoje doświadczenia zakupowe i nie będą rozwiązywali łamigłówek kolorystycznych, jakie mamy w tym sklepie. Pani Doroto, sklep wygląda bardzo profesjonalnie. Wiemy, że przeszedł remont. Proszę o nim opowiedzieć. W zeszłym roku w lipcu przeszliśmy gruntowny remont sklepu. Wymieniliśmy podłogę, wymieniliśmy regały oraz cały sprzęt chłodniczy, czyli ladę na wędlinę, ladę na białową oraz ladę cukierniczą. No, nowe wstawiliśmy nowe lodówki. Projektował to nam taki pan z Łodzi, którego poprosiłam, że chce mieć po prostu nowoczesny sklep. I to się udało. Marku, opowiedz o zaletach tego typu nowoczesnych sprzętów. Bardzo rzadko się zdarza, aby w sklepie spożywczym była taka prostokątna, profesjonalna lada chłodnicza, ze względu na to, że najczęściej mamy w sklepach piekarniczych i cukierniczych. Tutaj, muszę powiedzieć, wygląda to nowocześnie i widać, że tutaj pani chciała, aby ten sklep był i służył jak najdłużej klientom. Widać rebranding, który został zrobiony. Myślę, że całość układa się w znakomite doświadczenie zakupowe. Jak widzieliście, mały sklep osiedlowy może być bardzo nowoczesny, na przykład dzięki ofercie świeżych wypieków.
czy też dzięki ladzie cukierniczej, która jest niczym z prawdziwego sklepu cukierniczego. O całości dzisiejszego spotkania będziecie mogli przeczytać w kolejnym wydaniu Hurt i Detal już w marcu. Oczywiście zapraszamy na nasz kanał Spożywcza TV, gdzie znajdziecie wszystkie filmy z naszych spotkań.